specjal na uroczystość. Drodzy Państwo, na może nie pod samopodium, żeby było bezpiecznie, akurat z tymi mistrzostwami, jak pięknie panowie. Powiem tylko, że biegała na 100 metrów. Brązowa medalistka w Barcelonie i Helsinek ze sztafety 4 razy 100 metrów. Brąz w Birmingham na biegu na 60 metrów. Młodzieżowe mistrzostwo Europy. Srebro dwukrotnie w Bydgoszczy. Daria Onyszko-Gorczyńska. 110 metrów przez płotki. Dwukrotna olimpijka w Atenach i Pekinie. Piąta zawodniczka mistrzów świata z 2003 roku. Piąta na mistrzostwach Europy. Druga w Pucharze Europy z 2008. Ewelina Sentowska, dryg, drodzy Państwo. Czwarta na 400, przepraszam, srebrna na 4x400 w Londynie Uniwersjadzie. Halowa mistrzyni Polski. Panie prezesie, kilka słów oficjalnych czy nieoficjalnych? Mogę oddać mikrofon? Nie będę się powtarzał, wymieniając sukcesy pań, z którymi razem te sukcesy odnosiliśmy, jako szef szkolenia, pani jako znakomite zawodniczki. Gratuluję wam wspaniałej kariery i witam po drugiej stronie. Trafas zaprosił do hotelu Wellness Provita. My Państwa też tam zapraszamy, Darek Obniżkę na pewno do wszystkich. Ale poczekaj, poczekaj, tam jest osobą towarzyszącą, mogą zabrać dzieci? Darek, mogą? Mogą, jest, załatwione jest dodatkowo. Wszystkim w organizacji tego bardzo przyjemnego, bardzo wzruszającego pożegnania, w szczególności mojemu klubowi AZS Warszawa, panu Andrzejowi Bołkowieckiemu, Polskiemu Związku Lekkiej Atletyki i oczywiście organizatorom tych jubileuszowych 90. Mistrzostw Polski. To pożegnanie jest dla mnie bardzo szczególne. Jestem szczęśliwa, że mogę właśnie tutaj, w moim rodzinnym Szczecinie, pożegnać się z publicznością, ze wszystkimi kibicami, z rodziną. To właśnie tutaj w Szczecinie rozpoczynałam moją karierę. W 1986 roku moja mama przyprowadziła mnie właśnie tutaj na ten stadion. To tutaj stawiałam swoje pierwsze podkarskie kroki pod okiem świętej pamięci Kazimierza Lubika, później Anny Iwińskiej, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. No i potem ta kariera się toczyła przez kolejne 22 lata. Dołączam się do słów Aurelii. Chciałam jeszcze podziękować swojemu mężowi, który został właśnie z dwójką dzieci w domu, i swojemu trenerowi bardzo serdecznie chciałam podziękować za 13 lat wspólnej pracy. Naprawdę serdecznie, serdecznie dziękuję. I dziękuję bardzo za organizację tak wspaniałego pożegnania. Również dziękuję mojemu trenerowi. Za 11 lat pracy wspólnej i co mogę powiedzieć, no porażki, sukcesy, no ale to była nasza sukcesy, ale porażki też się zdarzały i to też serdecznie dziękuję. Za sukcesy.